Kiedy słyszę pytanie, czego oczekuję od polityka czy od polityków, momentalnie pojawia mi się w głowie masa bardzo słusznych, aczkolwiek naiwnych sloganów, a to żeby wreszcie przestali kraść i brać łapówki, żeby przestali zatrudniać rodzinę i przyjaciół na państwowych stanowiskach, żeby bardziej zaczęli się troszczyć o interes państwa i narodu polskiego niż o swój własny. Jest to o tyle prawdziwe, co i naiwne i przypomina próby namawiania wilka, żeby nauczył się jeść trawę. Dlatego ja po politykach nie oczekuję niczego dobrego, ale za to bardzo wiele oczekuję od naszych rodaków. Proszę Państwa, 500 lat temu Mikołaj Machiavelli wydał swoje wiekopomne dzieło, cieniutką książeczkę pod tytułem Książę, która jest ponadczasowym poradnikiem tego, jak utrzymać się przy władzy. Nic się przez te 500 lat nie zmieniło. Jedna z takich cynicznych rad, której Machiavelli udziela przyszłemu władcy, jest taka, aby nigdy pod żadnym pozorem nie dopuścił do tego, że jego poddani zorientują się, że ta cała władza tak naprawdę nie jest im kompletnie do niczego potrzebna. I tego właśnie oczekuję od moich rodaków, żeby się wreszcie zorientowali, że cała nasza władza jest nam prawie do niczego niepotrzebna, a to prawie to niewiele, do którego by się przydała, albo robi bardzo źle, albo zgoła nie robi nic. Dlatego, Szanowni Państwo, jeśli chcemy, aby nasze dzieci i wnuki nie wyjechały z tego kraju, najwyższy czas, żebyśmy zmusili naszych polityków do tego, żeby znaleźli sobie jakąś uczciwą pracę, za którą ktoś zechce im dobrowolnie i bez przymusu uczciwie zapłacić, bo jak nie, to czeka nas wszystkich niestety już tylko zgaszenie światła.